Dziękuję. Uchwała w sprawie wprowadzenia do budżetu wieloletniego w gminie Miejskiej dla gospodarowania z jednej wykonanie projektu realizacji w pełni ma prawo generała profesora Cichowskiego oraz w pełni publicy Ledowicza Marszałka Wójta Marszałka Piłsudskiego. Należy również wnosić do prezydenta miasta Kołobrzegowskiego do budżetu wieloletniego w gminie Miejskiej dla gospodarowania z jednej wykonania projektu Paragraf trzeci projekty należy uchwalić Radą przeznaczony na linii wydzień placu, zmniejszył powierzchnię zadaną asfaltę pośrodku placu, a zmniejszył powierzchnię terenu zielonego. W pierwszej ulicy Retoryka i Kultury zbudowano miejsce placu, a terenie sprzedł na linii wydzień placu i zwiększony. Niektóre pokryty stanowią zagrożenie dla mieszkańców będą nie uszkodzone. Należy przyjąć koncepcja linii linkowej zaakcentowanej na wszystkich projektach węglami kolejowymi, pozostawić tak i tak, na odcinku ulicy Skłonej do ulicy Marszałka Krzyżyckiego, gdzie można pozostawić na stronie, wykonać pieśń na przykładzie na budynku z ulicy Retoryka 4, no i poszła do wewnętrznego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Że nie rozumiem interesu tej uchwały. Mam dwa pytania. Pierwsze zdanie. Nie ma takiego pojęcia, jak mówię wieloletni w gminie. Musielibyśmy prawdopodobnie zmienić to i napisać wieloletnia prognoza finansowa. Ale wieloletnia prognoza finansowa to jest coś, co jest związane z budżetem. Jeżeli będziemy wnosić do budżetu, to musimy jakąś skalę podać tego czegoś, tej inwestycji, bo rozumiem, że to jest duża inwestycja. To bardzo wierzę, bo ja rozumiem, że chodzi o jakąś intencję, tak? To jest intencja. Ta intencja w tym jej nie jest uchwycona. To by trzeba było wszystkim zrobić. Inaczej, bo po pierwsze będą mówili, no jaki budżet, nie ma czegoś tak jak budżet wieloletni, więc podmiot możemy tylko do wieloletniej prognozy finansowej. Ale to się wpisuje kwotę, ale kwotę musimy z tym zaproponować. Proszę, 500 tysięcy. Tak? Może, wiemy, jeżeli znaczą czarną taką. To są moje wątpliwości. Rozumiem, że tak, bardzo proszę. Ja mam pytanie wobec tego, ja Komisja Architektury i ja głosowałem za tym projektem, proszę Państwa. Dyskutowaliśmy nad tym projektem chwilę, natomiast chciałbym spytać, jeżeli by, jak Pani Radna Gocewicz ciekawie skomentowała ten projekt uchwały, moglibyśmy dalej nad naszą koncepcją teoretyczną i naszej uchwały finansową. To moje pytanie jest następujące. 500 tysięcy czy może milion złotych, ale kto za to zapłaci? No właśnie chodzi o to, żeby tak było miasto, a żeby nie było pieniędzy gminy na dzielnicy. Bo to przekracza na to końcu nic Nie proszę pana, to już miało być, bo pan radny centrum nie wiedział, ja tam pamiętam, że
bardzo dobrze, że nie procedura projektowa i realizacji tego.
wydaje mi się, że to jest ta uchwała intencyjna i mogliśmy tą uchwałę przyjąć. Natomiast kwota szczelona, czy tak powiedziana ad hoc przez panią Wyszyńską 500 tysięcy była kwotą umowną, no to może być większa, może być mniejsza. Nikt panu tego nie zauważył, że będzie większa albo mniejsza. No. Wydaje mi się, że czepianie się tego to było nonsensem. Bardzo dziękuję. Pan radny Sęczek. Ja chciałem tylko państwu powiedzieć, że ja nie mam zwyczaju zapominać, bo tutaj pani Wyszyńska powiedziała, że takiego pani radna Wyszyńska, że ja zapomniałem, tylko to była kwestia przemyślana z góry, ponieważ mieliśmy bardzo długie spotkanie w sprawie śmieci, o którym państwu wszystkich państwa informowałem, a ta sprawa miała stanąć, ale właśnie na to lipcowej, o czym wcześniej panią radną informowałem. Nie informowałem, ale pani w ogóle nie przyjmuje. Pani czasem wydaje mi się, że to znaczy, to mnie się wydaje, nie mam takie subiektywne odczucie, że pani mnie albo w ogóle nie słucha, albo pani tylko tak chce, też mnie subiektywne zdanie, zaznaczam. Po prostu pani chce czynić tak, jak pani chce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Radny Jakubowski, proszę. Ja uważam, że zabrakło nam wyobraźni i refleksji. Ponieważ dla średnio inteligentnego człowieka oczywistym jest to, nawet zacząłem przygotowywać poprawkę, że wystarczyło napisać zamiast do budżetu wieloletniego, na przykład do budżetu na rok 2014 i lata na przykład następne, w trzech miejscach. Wystarczyło przyjąć tą poprawkę, tylko trzeba pomyśleć czasami. Myślę, że średnio inteligentny człowiek by to zrozumiał. Cofamy coś, co nie ma sensu i nie przypominam sobie, żeby w jakimkolwiek projekcie intencyjnym podawalibyśmy konkretną sumę. Podana przez panią Wyszyńską kwota pół miliona wydaje mi się za mało nawet, ale to już pominę, bo to jest to, co powiedział pan Baron, że tego nie wiadomo, ile to będzie kosztowało, bo może być mega plajka państwa i pójdzie mega inflacja i pół miliona to będzie tego dzisiaj 50 zł i tak dalej. Zabrakło nam refleksji, zrobiliśmy, jeżeli komisja to przegłosowała, to zabrakło nam teraz tylko jednej poprawki w trzech miejscach. No i to jest brak refleksji i wyobraźni i inteligencji. Dziękuję bardzo. Ja proszę o rzeczy, to jeżeli już nie ma dyskusji, jeszcze tylko radna Wyszyńska. Ja się nie będę zajmować tym projektem uchwały. Zostawiam w rękach radnych z tego okręgu, czyli pani Katarzyny Krowiakowczyk, na terenie której znajduje się zielenie. Na placu generała Sikorskiego i pana Wojciecha Jakubowskiego, na którego terenie znajduje się ulica Retoryka. Także bardzo państwa radnych proszę, bo może wtedy ten projekt uchwały będzie miał możliwość być przegłosowany, ponieważ no, to, że ja to przygotowałam, no to jest źle. Może jak państwo dokonają tych poprawek, to będzie przegłosowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos.